Pozostały pastor. Poszedł, Adama wyprowadził. Potem machnął. Potem na wprost marsz. Potem w miejscu stój. Potem w lewo zwrot. Poszli. Pastor. Panie wójcie, komendant gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kamieniku melduje strażaków na uczestniczącej zbiórce z okazji ślubowania. Czołem strażacy! Czołem, panie wójcie! Stały, spoczli! Pastor, dom ślubowany. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązku strażaka, uroczyście ślubuję. Być ofiarnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego, wszelkiego mienia, nawet z narażeniem życia, wykonując powierzone mi zadania, ślubuję, przestrzegać prawa, dyscypliny, oraz wykonywać polecenia przełożonych, ślubuję, strzec postanowień statutu OSP, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Po ślubowaniu. Nie ma wychodzę.
Spójrz. Popatrz, no i ja też mam. Zanim będą jakieś gratulacje czy przemówienia, ja wam przeczytam coś mądrzejszego niż ja bym miał powiedzieć. Takie 10 przykazań strażaka. Pierwsze, nie wyobrażaj sobie, że samo przywdzianie munduru strażackiego czyni cię już strażakiem. Albowiem jeżeli paradujesz w mundurze, a zaniedbujesz swoich obowiązków, jesteś jako wilk w owczej skórze. Drugie, bądź zawsze trzeźwy. Trzeźwość jest podstawą wszystkich cnót, jakie prawego strażaka zrobić powinny. Trzecie, bądź czujny, czujny jak kogut w nocy. Jak orzeł w dzień, zawsze bądź gotów na ratunek. Śpi jak zając, a bądź mężny jak lew. Bądź odważny, ale i rozważny. Nie narażaj życia i zdrowia tam, gdzie osiągnąć się nic nie da lub gdzie oczywiste niebezpieczeństwo zagraża życiu. Nie czyń brawury dla popisu, lecz wszystko czyń, co każe obowiązek, co każą przełożeni, co wymaga dobrego dzieła, któremu służy. Będziesz posłuszny przełożony. Jako strażak żołnierz armii dobrego dzieła i jak żołnierz winien w rzeczach służby wyrzec się własnej woli. Przestrzegaj porządku. Przysłowie głosi. Porządek duszą świata. Bez porządku ani państwo, ani dom ostać się nie może. Bądź dumny z tego, że należysz do Towarzystwa Pożarniczego, że należysz do niezliczonej rzeszy bojowników, walczących pod sztandarem najczystszej miłości bliźniego. Bądź dobrym towarzyszem. Piękne hasło głosi strażackie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Uczy, jakiego rodzaju ma być koleżeństwo w drużynach strażackich. Będziesz spełniał obowiązki swoje z ochotą. Jesteś ochotnikiem, więc nie czyń jak najemnik, który od rad wykręca się i od roboty. Będziesz się starał o zabezpieczenie losu swojego rodziny na wypadek twojej śmierci lub kalectwa. Koniec 10 przykazów. Mądrzejszego bym nie wymyślił. Może pan wójt chciałby coś powiedzieć, albo prezes. Koledzy drogowie, chciałbym w imieniu własnym samorządu naszego gminnego, jeszcze również pana doktora naszego rodnego powiatowego, który przyszedł z swoją obecnością, pogratulować wam, że dzisiaj zostajecie przyjęci podczas Ochotniczej Straży Pożarnej, nie tylko w naszej gminy, jest to organizacja ogólnopolska. To, co tutaj kolega komendant mówił, że bycie strażakiem to nie jest tylko mundur. To jest naprawdę poważny obowiązek, który trzeba spełnić w swoim życiu z narażeniem nieraz życia czy zdrowia swojego. Jesteście po to, żebyście chronili mienie gminne, wasze prywatne, sąsiadów, mieszkańców naszej gminy. Różne są sytuacje. Ja jeździłem ponad 20 lat praktycznie na każde pożary i wiem, jakie te sytuacje były. Nieraz bardzo ciężkie. Ludzie są nieraz, może nie wybredni, ale ciągle im coś brakuje. Apeluję do was, żebyście się tym nie przejmowali, żebyście czynili swoją powinność zgodnie z regulaminem i zasadami postępowania. Także jeszcze raz wam bardzo serdecznie dziękuję i bardzo mi miło, że powiększyliście nasz stan załogowy naszych jednostek, bo co tu dużo mówić, tych ludzi, druhów, a szczególnie do takich posług jak straż brakuje. Bo to widać i w sporcie, widać i w strażach pożarnych. Było nie tak dawno u nas na terenie gminy 7 jednostek, ze względu na braki ludzkie kadrowe. Zjechaliśmy do jednostek 4.
Myślę, że to wystarczy. Są dość dobrze wyposażone. W tym mamy dwie jednostki w systemie krajowym. Kamiennik teraz dostał jakby przedłużenie, aneks, który dzisiaj będzie też wręczony. Jednostka OSP Kamiennik jako, że ta jednostka jest w systemie krajowym i też tu kolegom dzisiaj takim pomianowali wręcze przedłużenie. I bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję i gratuluję. Decyzja o włączeniu jednostki Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej włącza Ochotniczą Straż Pożarną w Kamienniku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Podpisał Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Andrzej Bartkowy. Bardzo bym prosił Ducha Prezesa Andrzeja Wandrę o wystąpienie. A pana wójta prosiłbym o wręczenie decyzji. Drodzy, tutaj no, jest ta decyzja, ale to budujemy. Kamiennik to nie wszedł dzisiaj do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Kamiennik jest już chyba od 5-6 lat w tym systemie. Jest to taka decyzja jakby przedłużająca. Także drugu prezesie gratuluję, że otrzymaliście taką decyzję o włączeniu do tego systemu. Dziękuję w imieniu wszystkich Pożarów z Kamiennika. Dziękuję. Prostowane na prezesie. Nie ma innej reguły, tylko taka pisowa, dlatego jest jakby włączenie. Wszystkiego spełnienia swoich zadań. Witam pana doktora. Mimo spóźnienia, ale jest. Dobra, teraz pana prezesa bym prosił o wręczenie świadectw ukończenia. Szkoda, ja będę wręczał, a drugi prezes będzie. I tu mamy już teraz nie pan, a druh Zatrzymarski robi. Pojedziemy tam. Zobaczyłem nazwisko i to mnie zadowoliło, nie?
pododdziałem. Baczność, poczyn sztandarowy, wygromadzeń. Baczność, to jest prawo, wzrok. Poczyn na prost, marsz. Dobrze, spocznij. No i teraz prezes będzie...